Kosmiczny teleskop Jamesa Webba dokonał zaskakującego odkrycia na Jowiszu, które wstrząsnęło przemysłem kosmicznym i naszym zrozumieniem tej gigantycznej planety. W czasie, gdy przez dziesięciolecia uważano, że gazowy gigant jest dobrze zbadany, to przełomowe odkrycie stawia nas przed zupełnie nowym zestawem zagadek i rodzi pytanie, czy na Jowiszu może nawet istnieć życie. Czy wszyscy się mylili? Przez wiele lat sondy Galileo i Juno NASA były uważane za pionierów badań Jowisza. Obie sondy przybliżyły nas do gazowego giganta bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale teraz wygląda na to, że sondy się pomyliły. Odkąd działa nowy teleskop Jamesa Webba, dane pomiarowe z obu sond zostały poddane analizie. Przemysł kosmiczny drży. Czy to możliwe, że zaawansowane technologicznie instrumenty takie jak Juno i Galileo popełniły błąd? Przyglądamy się tej sprawie. W czasie tak ważnej misji, jaką jest poszukiwanie cząsteczek wody w atmosferze Jowisza, pojawiły się zadziwiające niespójności. Dane z sondy kosmicznej Juno NASA wskazywały, że około 0,25% cząsteczek w równikowej atmosferze Jowisza to czysta woda. Ale dane uzyskane przez Galileo na temat Jowisza były już zupełnie inne. Dane pomiarowe Galileo wskazywały na około 10 razy mniej wody niż przewidywali naukowcy. A co dziwne, im głębiej sonda i jej instrumenty pomiarowe penetrowały atmosferę Jowisza, tym bardziej ilość wody wydawała się rosnąć. Przez lata te różnice pomiarowe przyprawiały naukowców o ból głowy. Czy mogli się aż tak pomylić i jak technicznie wyjaśnić różnicę w pomiarach? Czy inżynierowie popełnili ogromne błędy w konstrukcji sond? Czy instrumenty pomiarowe były wadliwe? JWST w końcu odpowie na te pytania i przeanalizuje atmosferę Jowisza dokładniej niż jakakolwiek wcześniejsza sonda. Gdy te nowe i precyzyjne dane pomiarowe będą dostępne, będzie można rozpocząć poszukiwanie życia w atmosferze planety, ponieważ JWST ma oczywiście również odpowiednie instrumenty na pokładzie, aby niezawodnie wykrywać biosygnatury w środowisku planety. Być może przemysł kosmiczny nadal może odetchnąć z ulgą, bo obecnie można sobie również wyobrazić, że woda jest zmiennie rozmieszczona na planecie i że różnice w pomiarach można wyjaśnić właśnie w ten sposób. Wtedy wszystkie sondy i przyrządy pomiarowe miałyby w jakiś sposób rację. JWST na zawsze zmieni nasze spojrzenie na Jowisza. W czasie fazy testowej naukowcy NASA skierowali teleskop na planetę Jowisz i odkrycia były oszałamiające. Jowisz znajduje się bardzo daleko od Ziemi, ale rzeczywista odległość stale się zmienia. Obie planety poruszają się po eliptycznych orbitach wokół Słońca, czasami zbliżając się, a następnie oddalając od siebie. Gdy obie planety znajdują się najbliżej siebie, nadal dzieli je niewiarygodna odległość 588 milionów kilometrów. W tej pozycji Jowisz jest bardzo dobrze widoczny na Ziemi, a nawet świeci znacznie jaśniej na nocnym niebie niż nasza sąsiednia planeta Wenus, która jest również bardzo dobrze widoczna gołym okiem. Jowisz znajduje się tak daleko od Słońca, że pokonanie jednej orbity zajmuje mu 11,86 lat ziemskich. Ze średnim promieniem 69 911 km planeta jest największą w Układzie Słonecznym, a do tego najcięższą. Jowisz jest czasami nazywany Słońcem, któremu udało się zapobiec, ponieważ znaleziono oznaki, że gazowy gigant faktycznie miałby to, czego potrzeba, aby stać się gwiazdą. Jowiszowi prawdopodobnie brakowało zaledwie kilku jednostek grawitacyjnego przyciągania niezbędnego do zainicjowania procesów fuzji jądrowej. Gdyby gazowy olbrzym stał się gwiazdą, być może żylibyśmy dziś w układzie podwójnym i mielibyśmy dwa słońca na niebie. Ale kto wie, czy w takim przypadku nasza Ziemia w ogóle by istniała, tak jak jest dzisiaj. Możliwe, że planety w układzie rozwinęłyby się zupełnie inaczej w obecności dwóch gwiazd. Jowisz do dziś zajmuje grawitacyjnie ważną pozycję w Układzie Słonecznym. Jego ogromna masa stabilizuje orbitę mniejszych wewnętrznych planet i wreszcie Jowisz zapewnia również fakt, że tysiące asteroid między nim a Marsem są utrzymywane w miejscu. Ponieważ ta masywna planeta składa się prawdopodobnie wyłącznie z gazu, ma jednolitą powierzchnię.
Na Jowiszu nie ma łańcuchów górskich i kanionów, a najprawdopodobniej także jezior i oceanów. Ale jak dotąd nie możemy być tego pewni, bo nikt jeszcze nie zajrzał do wnętrza planety. Pomiary na północnym biegunie Saturna wykazały kiedyś, że niebieski kolor pojawił się wewnątrz wiru na sąsiednim Jowiszu. Nagłówki gazet głosiły wówczas, że wewnątrz drugiej co do wielkości planety może znajdować się błękitne niebo. Nie wiemy, czy gdzieś głęboko pod grubymi warstwami gazu i burz nie kryją się warstwy bardziej stałych materiałów i czy w ogóle życie nie jest możliwe na planetach gazowych. Teleskop kosmiczny JWST. Przy kosztach budowy wynoszących około 10 miliardów dolarów i kosztach operacyjnych wynoszących co najmniej 150 milionów dolarów rocznie, kosmiczny teleskop Jamesa Webba jest największym i najdroższym teleskopem kosmicznym, jaki kiedykolwiek zbudowano. Zdaniem astronomów, teleskop ten jest jednak wart każdego dolara. Dzięki 16 zwierciadłom o strukturze plastra miodu będzie on spoglądał głębiej i dalej w kosmos niż jakikolwiek inny teleskop. Jednak JWST nie został zaprojektowany z myślą o spojrzeniu tak daleko wstecz, jak to tylko możliwe, prawie do Wielkiego Wybuchu. Nowy teleskop ma dwa inne ważne cele misji. Wykrywanie egzoplanet i badanie naszego własnego Układu Słonecznego. Bo nawet tutaj, tuż za naszym kosmicznym progiem, wciąż jest wiele do odkrycia. Oczekiwania były wysokie i przez długi czas NASA i świat drżały, czy JWST naprawdę sprosta tym oczekiwaniom i niesamowitemu wysiłkowi? Po roku na to pytanie można już odpowiedzieć jednoznacznym tak. JWST chroni nas przed asteroidami. Obserwacja małych, szybko poruszających się obiektów jest dużym wyzwaniem dla astronomów. Wśród takich obiektów w kosmosie znajdują się zwłaszcza asteroidy, które stanowią niemałe zagrożenie dla nas na Ziemi. JWST oprócz wszystkich innych doskonałych funkcji został zaprojektowany w celu lepszego śledzenia asteroid. Podczas uruchomienia zespół NASA wykorzystał JWST do śledzenia asteroidy o nazwie 6481 Tenzing. Ten kawałek skały znajduje się w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem, poruszając się w przestrzeni kosmicznej z maksymalną prędkością 30 metrów na sekundę. Przypuszczalnie mamy przyjaznego gazowego giganta, któremu możemy podziękować za to, że pociski takie jak 6481 Tenzing nie pędzą częściej w kierunku Ziemi. Z drugiej strony inne teorie mówią, że Jowisz wcale nie jest taki przyjazny. Miliardy lat temu on i inne gazowe olbrzymy miały praktycznie bombardować Ziemię i inne planety wewnętrzne asteroidami. Dziś jednak Jowisz odgrywa głównie rolę ochronną dla naszej planety. Gazowy gigant zasysa nawet mniejsze skały jak kwaśny pył. Odczuła to też kometa Shoemaker-Levy 9 w dniach 16 i 22 lipca 1994 roku, która została po prostu wyssana i wchłonięta przez ekstremalną grawitację Jowisza. Dzięki nowej technologii w przyszłości dowiemy się znacznie więcej o asteroidach i jeszcze lepiej zrozumiemy ochronną misję Jowisza. Nowa twarz Jowisza. Jak już wiemy, piękna marmurkowa powierzchnia Jowisza składa się w całości z burz, które wirują z tak dużą prędkością, że w porównaniu z nimi ziemskie cyklony wydają się słabe. Chociaż powierzchnia Jowisza jest tak wzburzona, marmurkowatość wygląda równo, prawie tak samo, gdy patrzy się na nią z Ziemi. Wiemy jednak, że tak nie jest. Powierzchnia zmienia się powoli, a pasma chmur są w ciągłym ruchu i turbulencjach. Słynna Wielka Czerwona Plama, największa i najsilniejsza pojedyncza burza na powierzchni Jowisza, znacznie się skurczyła w ciągu ostatnich 300 lat. Gdy to uderzające zjawisko po raz pierwszy przyciągnęło uwagę średniowiecznych astronomów, w plamie zmieściłyby się pełne trzy masy Ziemi. Dziś jest to tylko jedna. Dzięki dużym zwierciadłom i potężnym instrumentom JWST uzyskamy zupełnie nowy wgląd w planetę. W sierpniu 2022 roku NASA opublikowała ten obraz gazowego giganta. Znacznie zmienione spektrum kolorów pochodzi z różnych technik filtrowania stosowanych przez spektrometry na pokładzie teleskopu. Maskując lub podkreślając pewne częstotliwości kolorów, naukowcy mogą znacznie lepiej zobaczyć rozkłady temperatur, a także różnice wysokości.
Największym zainteresowaniem po burzach cieszą się w szczególności regiony polarne Jowisza. Tam, gdzie sonda kosmiczna Juno NASA wykryła skupiska cyklonów, dane spektroskopowe Jamesa Webba zapewniają znacznie bardziej szczegółowe obserwacje. Zupełnie nowe dane pomogą określić wiatry na planecie, cząsteczki chmur, dokładny skład gazu i temperaturę dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Po lewej stronie zdjęcia Księżyc Europa jest wyraźnie widoczny jako ciemna plama z jasnymi krawędziami. Inne widoczne księżyce to Thebe i Metis, które pojawiają się jako małe białe plamki. Widoczne są także cienkie pierścienie Jowisza, sfotografowane przez filtr długofalowy JWST. System pierścieni składa się z trzech części. Płaskiego pierścienia głównego, halo wewnątrz pierścienia głównego w kształcie wypukłej soczewki i innego pierścienia na zewnątrz pierścienia głównego. Dla nas na Ziemi pierścienie nie są widoczne gołym okiem, bo składają się z bardzo drobnych cząstek, które odbijają bardzo mało światła. W porównaniu z jasnością planety są one praktycznie niewidoczne, co stanowi wyzwanie dla astronomów chcących je zbadać. Nikt nie wiedział, że Jowisz ma pierścienie, dopóki jedna z sond Voyager nie odkryła drobnych dysków pyłowych w 1979 roku. Dzięki JWST naukowcy niedługo odkryją tajemnicę systemu pierścieni Jowisza. Kolejnym celem misji są liczne księżyce Jowisza. Jak dotąd znamy tylko więcej szczegółów na temat największych z nich, takich jak Europa czy Ganymedes. Europa jest obecnie uważana za jedno z najbardziej obiecujących miejsc poza Ziemią, w których można znaleźć życie. Księżyc Ganymedes jest największym księżycem w Układzie Słonecznym i jest nawet nieco większy od Merkurego. Pod grubą skorupą lodową Ganymedesa może znajdować się płynny ocean słonowodny, co sprawia, że jakaś forma życia jest prawdopodobna także tutaj. To niesamowite, jakie nowe wrażenia mamy teraz na temat samego Jowisza, a zdjęcia JWST i nowe odkrycia będą kontynuowane przez wiele lat. Co sądzisz o nowym teleskopie o dużej mocy? Czy uważasz, że jest on znacznie lepszy od starszych teleskopów i sond, czy też postrzegasz JWST jako bardziej techniczny dodatek? Chętnie poznamy Twoje zdanie na ten temat, no i do następnego razu w The Simply Space.